Hania, jaka jest ulubiona kolęda rodziców w święta? Nie wiem. Cicha noc. Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Cześć! Poszedł na dno. To zaczynamy. Takie mam wrażenie, że w tym roku święta chcą przyjść zbyt wcześnie. Myślę, że to nie jest święta, ale sklepy. Świąteczne sklepy, one już są wszędzie. Aha, że one tak za szybko robią wszystkie wystawki. Pięknie pachnie. Co jeszcze jest choinka takiego? Ozdoby świąteczne. Ja nawet widziałem wiszącego świętego Mikołaja. To znaczy nie chodzi o to, że wisiał, tylko chodzi o to, żeby był podwieszony. Podwiesili go, żeby go powiesić. Nasze święta będą inne niż inne. Dlaczego nasze święta mają być inne? Kot. Uwaga, kolejny kawał. Będziemy mieli choinkę w tym roku. Będziemy mieli choinkę w tym roku. Choćbym miała ją ogrodzić i włożyć cegły pod choinkę, będę miała choinkę. Ale powiem ci, cegły pod choinkę to jest dobry pomysł, bo kotek może sobie po nich łatwiej na choinkę wejść. A widziałeś nasze centrum miasta? Cały duży Christmas market. To jest niesamowite, że ty to wszystko widzisz. I to jest prawda, że nasz jarmark bożonarodzeniowy otworzono 17 listopada. Nawet najsłynniejsza choinka przy Rockefeller Center w Nowym Jorku zaświeci dopiero 30 listopada. A u nas już jest. A u nas już jest. No to jesteśmy lepsi niż Nowojorczycy. Niż Rockefeller Center. Rockefeller Center. A wiesz, Hania, ile lat będzie miało tegoroczne drzewko przy Rockefeller Center? Nie, ja nie wiem. Tegoroczne drzewko będzie miało około 90 lat i ważyć będzie ponoć około 14 ton. Jak to ton? 14 ton i zaświeci na nim 50 tysięcy lampek. Hania, ile to jest 14 ton? Tata, dorosły słoń afrykański waży od 5 do 7 ton. To pomyśl, że ta choinka waży dobre 3 słonie. No i teraz przez ciebie to ja nie widzę choinki, tylko 3 słonie jeden na drugim, obwieszone lampkami świecące, no. 50 tysięcy lampek wokół 3 słoni. Czy jest to... A w tym roku w twojej szkole, a dokładnie w kościele, który znajduje się przy twojej szkole, będziecie śpiewać kolędy, tak jak w zeszłym roku. Carol Service. Carol Service. I w tym roku będzie specjalna kolęda śpiewana po polsku. Tak? A jaka to kolęda? To ja nawet nie wiedziałem. Cicha noc. Tak jest. A ja już się wzruszyłam, ale zapowiadam, że w tym roku ja będę pod kościołem z 2 godziny wcześniej, żeby siedzieć blisko i was widzieć, nie jak w zeszłym roku. Święta to dla mnie szczególny czas wyciszenia i takiego zimowania. A czy wy też tak się czujecie? Ja bym zimował, ja bym spał. Hania, okres świąteczny, taki listopad i grudzień. Jakie to są miesiące dla ciebie? Trudne. Bo zawsze musimy robić ten chaos, a więc stresuję się troszeczkę. I co roku wychodzi świetnie. Tak. A co jest jeszcze co roku oprócz Carol Service? Zapchany nos. Choć uważam, że w tym roku wszystko dzieje się zbyt szybko, doceniam to, że ludzie się spotykają ze sobą w takich miejscach i myślą o tym, jak spędzić ten czas z najbliższymi. No, ale prawdę mówiąc, to jest tak, że ten ostatni miesiąc, czyli grudzień, to jest pełen świąt w różnych religiach, w różnych kulturach. No my mamy Boże Narodzenie, tak? Jest Chanuka, jest Kwanzak. To są takie święta, które gromadzą rodziny, które świętują swoją wiarę, swoją kulturę, swoje jedzonko, bo to nie można o tym zapominać. Jest nawet takie ruchome święto Hindusów, tak? Diwali, ale ono jest tak, końcówka października, początek listopada. A jeżeli nie wiecie, co to jest za święto Kwanza, to jest święto afroamerykańskie i panafrykańskie, które celebruje historię wartości, rodzinę, społeczność i kulturę. No i co ciekawego, celebruje się to święto od 26 grudnia do 1 stycznia. Długo się świętuje. Dokładnie.
Chanuka, czyli żydowskie święto, rozpoczyna się wieczorem 7 grudnia i kończy wieczorem 15 grudnia. Chanuka to święto historyczne, które nie pochodzi wprost z Tory. Dlatego wszystkie świąteczne dni są zwykłymi dniami roboczymi. No dobrze, to już wiemy, że w grudniu, w listopadzie i końcówka października różne kultury różnie obchodzą święta. No tak, ale nasze święta to my jeszcze nie obchodzimy, a sklepy, jak mówiłaś, obchodzą już dawno, nie? Próbują nam do kieszeni sięgnąć. A jak, Hania, my się przygotowujemy do świąt? Czy to jest tak, że celebrujemy tylko Wigilię i potem 2 dni świąteczne, czy jednak u nas w domu wygląda to inaczej? Jeden dzień. Jeden dzień? Tak, bo ja nigdy nie czekam na poranek, ja zawsze... No tak, ale ty mówisz o Wigilii i o prezentach. A mi chodzi o to, że na początku listopada, no to już przygotowujemy różne potrawy takie świąteczne, które jemy. Nie to, że przygotowujemy je na święta, ale robimy na przykład makowca jednego wieczoru, potem robimy sobie jakieś krokiety, a to bigosik, a to barszczyk czerwony. Siedzimy, robimy jakieś krafty, tak? Czytamy książki świąteczne. No, najlepsze to jest... Ach, ty już chcesz przejść do naszej polecajki, tak? A nasza polecajka i... W tym roku chcemy polecić książkę. Niestety nie naszą. Jeszcze nie naszą. Jeszcze nie naszą, ale chcemy polecić książkę, która naprawdę złapała nas za serducha. Idą święta o Bożym Narodzeniu, Mikołaju i tradycjach świątecznych na świecie, napisana przez Monikę Ułnik. Książka została zilustrowana przez Ewę Poklewską-Koziełło. A tak to ważne, dlatego że ta książka ma przepiękne ilustracje. Ma przepiękne ilustracje, no i oczywiście okładka. Jestem tak zakochana w okładce, jak w książce o Tarmosi. Tarmosi? A ja pamiętam, że ty byłaś zakochana w tej okładce takiej, co tutaj o tym chłopcu, o tej dziewczynce, co szła z kotem, tak, tam chłopiec miał psa, który książka. Zmarł. Tak. Ja już nie pamiętam, ale to... Ja wiem ją. A to znaczy, że mama bardzo zwraca uwagę na okładki. Słuchajcie, wracamy do książki. Jest już końcówka listopada, także naprawdę książka jest idealna, żeby już zacząć ją czytać. I dzieciaki mogą ją same, te, które potrafią już czytać, mogą czytać. Lub, Maciek, proszę cię, zejdź z moich notatek. Także jest już czas, żeby zacząć tą książkę czytać. Na pewno jest ona dostępna w internecie, nie wiem, gdzieś w jakichś księgarniach stacjonarnych. A jak chcecie zobaczyć, jak wygląda, na pewno będzie na Instagramie, co? Na naszym koncie. Możemy dodać, dokładnie. Dodamy. Ma bardzo fajne rozdziały o świętach Bożego Narodzenia i nie tylko. No. O tym, jak wyglądał Mikołaj, kto roznosi prezenty. I też o całym świecie, jak... Świętuje? Tak. O cudownej oliwie, od gałązki do drzewka. Tutaj wymieniam rozdziały tak o, po prostu. Mój ulubiony do tej pory rozdział to jest Święto Światła, czyli o świętej Łucji, która tego dnia, czyli 13 grudnia, około 1700 lat temu została święta za wiarę w Jezusa. I imię świętej pochodzi od łacińskiego słowa lux, czyli światło. Pamiętajmy, że zaczyna się teraz okres adwentowy, a w adwencie będziemy zapalać też w kościele katolickim 4 świece, które potem na tych stroikach znajdują się często na stołach naszych wigilijnych tradycyjnie. Także to też o świetle jest, nie? Dokładnie. Także to jest nasza polecajka dla Was na grudzień. Nie przeciągamy, zapraszamy na bajkowisko pod tytułem Dywagacje. Dywagacje. A co to są dywagacje? To są takie rozmyślania, rozbieranie atomu na jeszcze mniejsze atomy. To jest niemożliwe, ale tak mówię. Zapraszamy! Myśli mistrza Alubarda pędziły jak szalone. A co jeśli bezpośredni jest zagrożony? Może właśnie teraz ktoś próbuje się do niego dostać. I to tylko po to, żeby zniszczyć uwięzionego, albo co gorsza, wypuścić go. To niemożliwe, odpowiedział sam sobie na głos. Drzewo nigdy nie pozwoliłoby na to. Ono chroni wszystkich, także bezpośredniego i uwięzionego, i to lepiej, niż możemy to sobie wyobrazić. Nie ma siły, która mogła przebić by się przez jego ochronę. Cóż, próbował przekonać sam siebie, siedząc w swej komnacie. Patrzył na płomienie tańczące na trzaskającym drewnie, powoli spalanym przez sam czas w kamiennym kominku. Zastanawiał się nad kolejnymi krokami w tej mocno niepewnej rozgrywce, bo nie tylko jej wynik był niepewny. Sam kobold nie miał pewności, czy w ogóle toczy się jakakolwiek gra. Owszem, czuł, że dzieje się coś niezwykłego,
Przekonał nawet o tym wszystkich swych zwierzchników. Ale miał wątpliwości, bo co, jeśli wszystko dzieje się tak, jak zawsze, a jego szpiedzy tylko wpadli na trop działań, które dotychczas nie wchodziły w orbitę zainteresowań koboldów. To wcale nie znaczy, że dążą one do jakichś nieuchronnych wydarzeń. Ale co z trzecią skazą? Pomyślał. Czy to nie jest znak, że coś się zmienia? Że uwięziony się budzi? A najgorsze to tak naprawdę jest to, że tak naprawdę nie wiemy, co to jest ta trzecia skaza. Przyznał w duchu. Nie wiemy ani skąd się wzięła, ani co oznacza. Nasi kapłani oczywiście potrafią wszystko mniej lub bardziej klarownie wyjaśnić, ale prawda jest taka, że wiemy tyle, co nic. Będąc mistrzem dyplomacji przez tak wiele lat, nauczył się dostrzegać reguły rządzące światem drzewa i jego odnogami. Wszystkimi światami. No, wszystkimi to za dużo powiedziane, ale na pewno nie da się zliczyć tych światów, które rozumiał. I zrozumiał, że trzecia skaza to tak naprawdę jakaś forma energii, która wpływa na wszystko, co żyje. Na podstawie myśli starożytnych filozofów swego ludu, zawartych w papirusach, do których niewielu ma dziś dostęp, zrozumiał, że ta energia była darem drzewa. Choć przestrzegali, że może być równocześnie klątwą uwięzionego. Co do tego nie mieli pewności. A może to próba komunikacji? Pomyślał. Może bezpośredni chce nam coś przekazać? Może potrzebuje naszej pomocy? Ale nawet jeśli... Rzekł na głos w stronę ognia. To nie mamy jak tego sprawdzić. Nie możemy złamać naszego przymierza i szukać bezpośredniego. Cóż... Widać, znowu musimy zaufać drzewu. W końcu ono dobrze wie, co robi. Ostatnie słowa wypowiedział z wielką pewnością. Zaraz jednak ją stracił. A jeżeli to my się mylimy? Jeśli drzewo nie ma kontroli nad tą sytuacją? Jeśli uwięziony jest w tej chwili silniejszy, niż nam się wydaje? No to wtedy... A Lubart zaczął mówić i skończył w myślach. Wtedy będziemy musieli użyć wszystkich naszych sił. Wszystkich. I stawić czoła temu, co nas czeka. Pytanie tylko, co nas czeka? Obawiam się, że nie będzie to nic dobrego. Nie czas jednak na strach. Powiedział, by dodać sobie animuszu. Nie możemy mu się poddać. Musimy być gotowi na wszystko, co może się wydarzyć. I nie możemy zapominać o naszym celu. Pomyślał. A jest nim niezmiennie ochrona zarówno drzewa, jak i uwięzionego. Nie możemy dopuścić do tego, aby jakiekolwiek stworzenie, bez względu na to, gdzie zostało zrodzone i z czego, zakłóciło równowagę, którą my, koboldy, utrzymujemy od tak dawna. Musimy być wierni naszemu przymierzu i naszej wierze. Drzewo jest naszym przyjacielem i naszym opiekunem. Uwięziony jest naszym brzemieniem i naszym obowiązkiem. Nie możemy ich zdradzić ani zawieść. Siedział w ciszy. Przez chwilę nie myślał o niczym konkretnym i pozwolił biec swym marzeniom wybranych przez nie kierunkach. I naraz usłyszał swój głos, wewnętrzny głos. A co z innymi stworzeniami? Czy one też są świadome trzeciej skazy? Czy one też mają jakiś plan działania? Zamyślił się głęboko nad tym pytaniem, poszukując odpowiedzi. Po dłuższej chwili poddał się. Nie wiem, co myślą i co czynią inne istoty. I nie interesują mnie ich sprawy. O ile nie mają nic wspólnego z drzewem lub uwięzionym. Nie są częścią naszego przymierza. Ale mogą być obcy i niebezpieczni. Powiedział wolno, cedząc słowa. Czy nie powinniśmy z nimi współpracować? Czy nie powinniśmy się z nimi jakoś porozumieć? Czy może nie powinniśmy się z nimi sprzymierzyć? Nie. Stanowczo odrzucił tę myśl. Nie potrzebujemy ani ich pomocy, ani ich przyjaźni. Nie musimy im ani ufać, ani wierzyć. Oni mogą być naszymi wrogami, naszymi zagrożeniami. Ale musimy ich chronić w imię drzewa i w imię uwięzionego. Dodał w myślach. Musimy być silni i zdecydowani. Musimy być ostrożni i bezwzględni. Musimy być lojalni i wierni. I pomyślał o ludziach cienia. Ciarki przebiegły mu przez kręgosłup. Co jednak, gdy to oni będą chcieli się z nami skontaktować?
Zastanowił się, myśląc jednocześnie, iż w tym przypadku słowo kontakt może oznaczać atak. I głośno odrzekł. Wtedy będziemy musieli się bronić w imię trzeciej skazy. A póki co wykorzystam niepewność, tak jak uczył mnie mistrz Harumer. Zakładaj formę, ale pozostawaj płynny. Powiedział pod nosem, uśmiechając się do swych wspomnień, gdy przygotowywał się do objęcia stanowiska mistrza dyplomacji Doży Koboldów. Gdy usłyszał to po raz pierwszy, to nie zrozumiał. Wówczas Harumer wyjaśnił. Widzisz, każda rozumna istota, niczym rzemieślnik duszy, kształtuje formy, będące odzwierciedleniem emocji, które jak fale na oceanie nieustannie zmieniają swój kształt, oznajmiając tym samym pulsy życia. A władza, niczym woda, jest elastyczna. Potrafi przybierać formę otoczenia, a jej brak nie jest synonimem bezkształtności, lecz zdolnością do adaptacji. Brak formy to nie styl bycia czy poddanie się losowi, to narzędzie, które jak ostry miecz zwiększa władzę. Lubart uśmiechnął się ponownie. Udało mu się bowiem uzyskać od Doży władzę wystarczającą do zażegnania zbliżającego się niebezpieczeństwa. Wyciągnął rękę ku szklance leżącej na stoliku obok fotela, na którym siedział. Już miał ją chwycić, gdy ta zatrząsła się i wraz ze stolikiem przewróciła. Trzęsienie ziemi! Pomyślał, zanim spadł na niego kamienny strop. Dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! A to była Dzieciandia, podcast dla syrskich. Koniec! To wszystko, pa!